Siema wszystkim! Dzisiaj was nauczę tańczyć pewien taniec. Pewien taniec, który wszyscy znamy z gry Team Fortress 2. Kazocki kick, tak. Wasz ulubiony taniec, który wszyscy bardzo lubią tańczyć, kiedy tylko ktoś go zacznie tańczyć. Superowy jest. A więc, dzisiaj was nauczę, jak go tańczyć w realu, ponieważ jest to, okazuje się, dużo łatwiejsze niż się wam może wydawać. A więc, zacznijmy od podstaw. Po pierwsze, rozciąganie. To jest ważna rzecz. Jeżeli się nie rozciągniecie przed ćwiczeniami, będą was nogi boleć jak chuj. Mnie nawet bolą teraz, jak się rozciągnąłem, a gdybym się nie rozciągnął, to by było jeszcze gorzej. Więc wierzcie mi, rozciągnijcie się. Inaczej naprawdę nie będzie z was co zbierać. Okej. Okay. W ogóle zamknę drzwi, żeby nic mi tu nie przeszkadzało. Okej. Okay. Zacznijmy teraz od podstawowego kroku. Jest na internecie jeden tutorial, gdzie Facio pokazuje, że najlepiej zacząć od posiadania wyprostowanych całkowicie nóg oraz jednej pięty na ziemi. Jest to totalnie zła rzecz, nie róbcie tego, ponieważ wtedy nauczycie się, jak tańczyć z wyprostowaną nogą i nogą na ziemi. A tego nie chcecie umieć. Ten taniec tańczy się zupełnie inaczej. Co wy powinniście zrobić, to zacząć od razu od nogi w górze. I jedna ważna rzecz. Stoicie na palcach, siedzicie na piętach i najważniejsza rzecz, którą na początku trudno jest, ale potem z czasem się przyzwyczajicie. Otóż chodzi mi o nasz tors. Tors nie może iść do tyłu, ale jak najbardziej do przodu musicie się wychylać, bo inaczej stracicie równowagę i się przewrócicie i no, chyba nie o to nam chodzi, nie? Z początku możecie pomagać sobie z balansem za pomocą rąk. Z czasem nauczycie się z rękami w taki sposób ułożonymi. Ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo w TF-ie machali tak rękami, machali tak rękami, machali tak. Więc naprawdę nie ma to znaczenia, jak wymachujecie rękami. To, co się liczy, to jak wymachujecie nogami. A więc zacznijmy. Na początku podnosicie jedną nogę do góry. Potem skaczecie i zmieniacie nogę. I jeżeli będziecie w stanie w pewnym momencie robić to dostatecznie szybko, nabierzecie rozpędu, który pozwoli wam robić to nieprzerwanie. Spróbujmy teraz. Od razu mówię, że jeszcze aż tak nie umiem tego do perfekcji, więc może mi nie wyjść, ale spróbujmy. No, coś takiego. Z czasem będzie wam coraz łatwiej iść. Mi widzicie, troszeczkę jeszcze nie wychodzi, ale z czasem będzie coraz lepiej. Pamiętaj, jesteś w stanie to zrobić. To jest dużo prostsze niż ci się wydaje, człowieku oglądający ten film. Na serio, jest dużo trudniejszych rzeczy. Jedną z tych trudniejszych rzeczy jest sposób, w jaki tańczy to Demoman. On robi to coś takiego, że najpierw podnosi nogę, a potem rękę z drugiej strony, a potem zmienia. Wierzcie mi, to jest już dużo trudniejsze niż zwykły kop. Dlaczego? Ponieważ jest to męczące jak cholera. No ale pokażę wam. On robi coś takiego. Coś takiego. A teraz najłatwiejszy krok to jest coś takiego. Najpierw wstajemy. Jedna noga z przodu, druga z tyłu. Tak samo ręce. Klękamy. Zmieniamy nogi, klękamy, teraz bokiem, klękamy, drugim bokiem. No, pokażę wam w całości. Uwaga. No, coś takiego. A więc to są tak naprawdę trzy takie główne rzeczy. Jest jeszcze coś takiego, co robi medyk, tak staje, ale to jest dosyć proste. Tego nawet nie trzeba wam pokazywać. Więc tak, poćwiczcie trochę, to jest naprawdę dużo prostsze niż się wydaje. Podstawy. Rozciąganie, torso do przodu, zaczynanie od razu od głębokiej wody, czyli wiecie, od razu od nogi w górze. No i możliwe, że będą was bardzo nogi boleć. To nie przez to, że się nie rozciągnęliście czy coś, ale dlatego, że trochę możecie sobie nadwyrężyć, to wiecie, też z niczym nie przesadzajcie. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie?
Jeżeli za dużo będziecie ćwiczyć, to wiecie, będzie was boleć noga, nieważne czy się rozciągniecie, czy nie. A więc to by było na tyle. Mogę wam jeszcze na koniec pokazać, o ile mi się uda, jak to zatańczyć w całości. Spróbujmy. A więc pozwólcie, że wstanę i odetchnę. Okej, okay. Spróbujmy. A więc trzy, cztery. Idy moment. Nie, chwila, zmanowię. No, a więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało oglądanie i że też dacie sobie radę sami to zatańczyć, bo naprawdę to jest bardzo łatwy taniec, wbrew pozorom. A na pewno zaimponujecie znajomym, jeżeli pokażecie takie sztuczki czy coś. No, więc pozdrawiam was wszystkich i polecam spróbować samemu. Nie takie trudne. Także na razie, elo, yo!